Kochani, zapraszam Was dzisiaj na zakupy. Będzie to taki zakupowy miszmasz, naprawdę spory. I oczywiście będzie to miszmasz grudniowy. Wiecie, że ja takie filmiki wrzucam raz na miesiąc i charakteryzują się one właśnie tym, że produkty, które Wam pokazuję, kosmetyki i inne rzeczy po prostu pochodzą z różnych sklepów, są z różnych kategorii. Dlatego ja ten filmik nazywam po prostu miszmaszem. Kochani, dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o czterech sklepach. Na pewno Obudź Się, o TK Maxie, Tesco i Poundlandzie, więc troszkę się tego pojawi. Będą to częściowo rzeczy związane z dekoracją na święta, częściowo prezenty, takie drobne upominki i co? Rzeczy związane ze świeczkami. I może nie przedłużając, zaczynajmy. Myślę, że zacznę od Poundlandu, czyli funciaka. Myślę, że sklep ten Wam jest znany, bynajmniej tym, którzy mieszkają właśnie w Wielkiej Brytanii. Niektórzy mówią... Zacznę może szybko od dekoracji świątecznych. Słuchajcie, kupiłam sobie takie dekoracje na szybę. I tak, to był dwupak, więc jedna z tych dekoracji jest tutaj. Nie wiem, czy Wy jesteście w stanie to zobaczyć, ale tutaj są też gwiazdki, które po prostu... odczepia się i przykleja, kochani, na szybę. Może nawet nie tyle przykleja, co przykłada, bo to wszystko trzyma się elegancko. Gwiazdek pewnie nie zobaczycie, bo są białe. I druga dekoracja jest dekoracją, która mi się nie podoba. Nadaje się do dziecięcego pokoju. Natomiast no, był to dwupak, więc po prostu wzięłam. I kosztowało to funta. I drugą rzeczą, którą wzięłam sobie właśnie do dekoracji, kochani, okna były właśnie takie oto bombeczki. Jak widzicie, jest tutaj mnóstwo jakichś właśnie śnieżynek, lizaków i tak dalej. Pisze Merry Christmas, więc fajna sprawa. Myślę, że coś wymyślę fajnego na oknie w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Mam jeszcze inne dekoracje, więc dam radę. I w związku z świętami może powiem Wam o lizaczkach, sławnych lizakach, które no, są bardzo popularne właśnie tutaj w Wielkiej Brytanii, żeby po prostu powiesić sobie na choince lub też dodać do prezentów, bo każdy tutaj właśnie słodkości lubi. I 12 takich lizaków, kochani, kosztowało funta, więc uważam, że warto. Odpakuję za chwilę i powieszę chętnie na choince, bo właśnie ją ubrałam. I słuchajcie, jeszcze co do świąt, to chciałam Wam powiedzieć o kartkach. Ja lubię kupować właśnie kartki w Poundlandzie z tego względu, że ja wysyłam bardzo dużo kartek, wysyłam im ich naprawdę masę i rozdaję je tutaj również dla znajomych. Po prostu wrzucam im do skrzynki na listy lub też daję do rączki. Ja lubię kartki właśnie z funciaka. Tutaj macie wzory, które występują w środku, w opakowaniu. Tych kartek jest 40, więc uważam, że sporo, razem z kopertami. I kochani, kosztują tylko i wyłącznie funta, więc fajna sprawa. Zwykłe koperty białe dołączone są po prostu do tych karteczek. A jeśli macie naprawdę masę ludzi, którym lubicie składać życzenia, których po prostu lubicie wyróżnić może właśnie taką kartką, to gorąco Wam polecam właśnie karteczki z Poundland. Więc tak, zakupiłam sobie spray. Jest to srebrny spray, kochani. Kosztował tylko i wyłącznie funta, więc uważam, że niewiele, bo w sklepach, które właśnie mają akcesoria do malowania, w sklepach z farbami, takie spraye kosztują znacznie drożej, więc fajnie. Ja myślałam może nad dekoracją jakichś szyszek,
wybaczcie za odgłosy. Nad dekoracją jakichś szyszek, może żeby je przemalować. Natomiast choinkę już ubrałam, nie wiem, może wykorzystam ten spray po prostu do czegoś innego. I teraz, kochani, zostało mi praktycznie wszystko związane z kosmetyką i jest tu mnóstwo kolorówki, którą za chwilę Wam pokażę, ale zanim to zrobię, chciałam Wam pokazać rzecz, która mnie troszkę śmieszy i którą ja zakupiłam z myślą do wykorzystania jako kopertówka. Słuchajcie, jest to piórnik, wiem, że długopisą, żeby je tutaj przechowywać. Ja uważam, że to jest fajna rzecz, można spokojnie taką rzecz wykorzystać jako kopertówkę i kosztowało to tylko i wyłącznie funta. Mnie osobiście urzekło i bardzo się spodobało. I kochani, tak jak powiedziałam, koloróweczka przed nami. Część z tych rzeczy zakupiłam dla siebie, część z myślą, żeby rozdać znajomym w między innymi koledżu. Więc może nie przedłużając, zaczynajmy. Zacznijmy od rzeczy numer jeden, którą będzie pędzelek. Pędzelek do różu, który ja sobie w sklepie sprawdziłam i który wydawał mi się jakościowo bardzo dobry. Jest to pędzel, który no jest z włosia syntetycznego, jest troszkę ścięty, jak możecie zauważyć, i niezwykle, kochani, delikatny. Nie wiem, czy mi się sprawdzi, powinien tutaj właśnie do różu nadać się bardzo dobrze. Pomyślałam, że kwestia funta to naprawdę niewiele. Były jeszcze kabuki brush i pędzelki, które miały nam służyć do brwi i do ust, więc gorąco Was zachęcam, żeby sobie zajrzeć właśnie do Poundlandu, bo powinny jeszcze w tym sklepie być. Kochani, zakupiłam sobie taki zestaw. Jest to błyszczyk matowy z Manhattanu i do tego macie cień taki zielony. Słuchajcie, te dwie rzeczy kosztowały tylko i wyłącznie funcika. Tu macie ten błyszczyk soft matte i nie wiem, czy on tutaj ma jakiś numerek. Lip cream soft matte. Tak czy inaczej występował on w zestawie z cieniem do powiek w takim oto kolorku. Ja oczywiście już musiałam ten kolor przetestować, dotknąć. Uważam, że jest naprawdę bardzo ładny i będzie ładnie się właśnie sprawdzał w okresie jesienno-zimowym. Nie będę Wam słuczować każdego zestawu, ponieważ zeszłoby to za długo. Poza tym część tych rzeczy mam przeznaczoną dla znajomych. Zakupiłam dwa takie cienie z firmy Rimmel i kochani, są one w czwóreczce. Jest to Glam Eyes High Definition Rimmel London. Wybaczcie, że odbija się światło. Tutaj macie takie kolory zielone, oliwkowe, złote. Jedno zakupiłam dla siebie, drugie dla kogoś właśnie pod choinkę, dla kogoś znajomego. Zakupiłam również w Poundlandzie cienie z firmy Rimmel, również w odcieniu 04. Natomiast tym razem są to cienie, kochani, które występują w odcieniach takiego niebieskiego, może troszkę przygaszonego fioletu, więc też fajna sprawa. Kolejną rzeczą, którą zakupiłam, również związaną z kosmetyką, jest takie trio z Rimmela również. Nie widziałam osobiście jeszcze tych cieni, natomiast w Poundlandzie kosztowały one tylko i wyłącznie funta i myślę, że warto sprawdzić lub warto wrzucić komuś po prostu jako gift, taki dodatek, przyjemna sprawa. I ostatnią rzeczą, o której chciałam Wam powiedzieć, będzie również taki duecik i myślę, że dwupak z Manhattanu za, słuchajcie, funta to fajna sprawa.
I to wszystko, jeśli chodzi o Poundland, jeśli chodzi o funciaka. Wybaczcie za odgłosy. Może powiem Wam teraz szybciutko na temat Bootsa, bo tam zakupiłam 5 rzeczy. W sumie to więcej, ale jeśli chodzi o takie kosmetyczne, to za chwilę Wam je pokażę. I co jeszcze? A potem szybciutko Tesco. I kochani, w Bootsie było masę rzeczy, w tym momencie jest promocja, weź 3, a płacisz tylko za 2. Oczywiście tą najtańszą rzecz odrzucają i macie ją za free, za darmo. Jeśli oczywiście jest na nich napisany znaczek, są takie naklejeczki, po prostu wliczają się w promocję. I ja pomyślałam sobie, że fajnie będzie skompletować dla mamy zestaw. Zestaw, który, kochani, chciałabym jej dać w takiej formie, czyli świeczuszki, kremy i tutaj macie chyba bath gel, no to żele po prostu do wanny, do mycia. I słuchajcie, ja zapłaciłam za to tylko i wyłącznie 10 funtów, z tego względu, że jak możecie zauważyć, świeczki kosztowały 5, 5 kosztowały krem, kremiki i 4 po prostu produkty do wanny, więc ja za ten najtańszy nie zapłaciłam i kosztowało mnie to tylko dyszkę, jeśli chodzi o ten zestaw. Myślę, że kolorystycznie bardzo fajnie to wygląda, jeśli właśnie skompletujemy coś takiego. Oczywiście może to być osobno, ja pomyślałam, że właśnie te rzeczy będą super wyglądać w komplecie. No nie wiem, czy są warte swojej ceny, czy nie. Święta mamy tylko raz w roku, myślę, że między innymi takie prezenty moja mama otrzyma. Oczywiście dorzucę jej jeszcze coś. I w Bootsie, kochani, zakupiłam sobie pędzelek. Pędzelek z firmy Number 7. Pędzel ten kosztował mnie, kochani, 7 funtów. Nie jestem przekonana, czy nie było to 7,50. Jest to pędzel, który zakupiłam z myślą po prostu o nagraniu filmiku dla Was. Za jakiś czas zobaczycie, co to będzie. I teraz, przechodząc szybko, powiem coś o Tesco. A jeśli chodzi o Tesco, to zakupiłam tylko i wyłącznie 2 rzeczy. Sobie w Tesco podgrzewacze, a w sumie to nie ja, tylko mój małżonek. Tych podgrzewaczy było tutaj 100, równiutkie 100 T-Lightów i one kosztowały coś koło 3 funtów, ale powiem Wam szczerze, że po prostu palą się masakrycznie szybko i ten wosk po prostu znika raz, dwa. Ja jeśli używam ich właśnie jako podgrzewaczy, żeby po prostu sobie podgrzać wosk na spodeczku, to uwierzcie mi, że to jest kwestia godzinka, może półtorej i to wszystko wyparowywuje i znika. Nie wiem, czy inne T-Lighty tak szybko się spalają. Ich jest tutaj 100, kosztowały koło 3 funtów, więc nie jest tak źle. I zakupiłam sobie w Tesco za 2,99 top coat z firmy Barry M. Jest to top coat i utwardzacz do paznokci. Zobaczymy, czy będzie się sprawdzać. Mam go w tym momencie na paznokciach. Dość mocny jest, bo rozpuścił mi nawet troszkę naklejki na pazurki. No ale zobaczymy, jak się spisze w praniu, że tak powiem. Jest w numerku takim oto. Jest to po prostu zwykły, bezbarwny top coat. I chciałam Wam powiedzieć o rzeczy, którą zakupił mi mój małżonek w Aldim. Jeśli mieszkacie w Wielkiej Brytanii i chcecie jeszcze dorwać tą rzecz, to spokojnie możecie iść, bo u mnie jeszcze po prostu te
butko, skarpetki, te po prostu pantofelki są. Zapłacił około 4 funtów, może 4,50 i kochani, są to takie mega grube skarpetki, które są tutaj podbijane takimi plastikowymi, gumowymi, po prostu, no nie wiem, jetami, które zapobiegają ślizganiu się. Myślę, że w takich papciach właśnie chętnie sobie pobiegam. I co? Powiem Wam jeszcze szybko o TK Maxie. Byłam tam ostatnio z moim mężem, nie kupiliśmy. Mąż zakupił świeczkę z myślą dla swojej mamy, o swojej mamie. Świeczuszka w TK Maxie kosztowała 5,99. Słuchajcie, tutaj jest... Nie wiem, ile tutaj jest tego produktu, natomiast jest to tangerine i wanila. Masakra, po prostu jak to cudownie pachnie, to człowiek ma ochotę po prostu, słuchajcie, wziąć łyżeczkę i to zjeść. Niesamowity zapach, nie wiem, czy będzie on dobrze wyczuwalny w powietrzu, ale 5,99 to uważam, że super cena. I powiem Wam tak na sam koniec o rzeczy, którą zamówiłam sobie, kochani, w iWonie. Jest to tylko i wyłącznie jedna rzecz, więc postanowiłam, że wplotę ją po prostu do miszmaszu. Kosztowało to mnie tylko i wyłącznie 3 funty i jest to pomadka z takiej oto serii. Ja troszkę zdziwiona byłam rozmiarem tej pomadki, natomiast ja zamówiłam sobie kolorek Rose Light, bo różane pomadki właśnie bardzo lubię. Troszkę przypomina mi, nie wiem czemu, pomadki z firmy Sleek, może taką wielkością. Natomiast tutaj macie logo firmy Avon i już Wam zrobię swatch. Jest dość dużo produktu, tak mi się przynajmniej wydaje, w porównaniu do opakowania. I kolorek jest bardzo ładny. Myślę, że na okres jesienno-zimowy spisze się świetnie. Zresztą tego typu pomadki ja lubię używać cały rok. No i to by było na tyle. Wiem, że się rozgadałam, wiem, że filmik jest długi, ale zakupy są naprawdę spore. Ja życzę Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że część z tych rzeczy jeszcze dostaniecie w sklepach, jeśli macie okazję po prostu je zakupić, to kupujcie. Myślę, że ceny są bardzo przystępne. Gorąco Wam polecam zajrzeć właśnie do tych sklepów. Dla Was jak zawsze gorące buziaki, dużo słońca, dużo ciepła. No i do zobaczenia.